I witajcie w kolejną niedzielę. Dziś lot numer 4. Jak to mówią, jak to wielu hodowców mówi, zaczynamy prawdziwe loty, czyli już takie loty powyżej 300 km, 300, 500, maratony. Zaczynamy takie dystanse. Dzisiaj lot z miejscowości Wetrzał. Do mnie jest to 362 km, z tego co dobrze pamiętam. Gołąbki wypuszczone o godzinie 8:15. No tu mieliśmy troszkę pecha, bo praktycznie cała Polska puściła wcześniej, a akurat tam, gdzie my staliśmy, w tej miejscowości, no niestety utrzymywały się mgły z rana. Jeszcze kolejka kabin, więc udało się puścić o godzinie 8:15. Pojechało ode mnie 41 sztuk. Zostało sporo roczniaków, te, które tam dolatywały. I została niestety 476 nadal. Już trzeci lot pauzuje. Cały czas nie podoba mi się ta samica. Miał to być po części jej sezon. Miała pomagać w 500-kach, w maratonach zwłaszcza. Ale nie wiem, czy uda się ją ruszyć. Na pewno w tygodniu był zrobiony jeden trening, w tym tygodniu nieco krótszy, z 22 km tylko w czwartek. Znowu opóźniła 10 minut, tak więc widzę ewidentnie, że no na razie nie jest to tak, jak być powinno. Jeżeli chodzi o podsumowanie tego poprzedniego lotu, tak jak Wam wtedy mówiłem, brakowało na noc 17. W poniedziałek po tych mgłach dotarły jedynie 2, we wtorek 4, w środę jedynie 1 i do tej pory już nic więcej nie dotarło. Brakuje 10 sztuk. Jedna sztuka doleciała jeszcze z poprzedniego lotu, z drugiego, szpaczka po 360. No co zrobić? No, brakuje kapitalnych gołębi, dwóch najlepszych lotników w sekcji w zeszłym roku. Między innymi brakuje samiczki, która była na ogólnopolskiej wystawie i tydzień wcześniej zrobiła piątkę na oddział. No niestety takie straty bolą strasznie i nie da się tego ukryć, że takie gołębie gubić to nic przyjemnego. Lotnik dwuletni doleciał w dobrej kondycji w poniedziałek po południu, dzisiaj został zakoszowany. Też po części na niego liczę, zakoszowany, dostał też typa. Aczkolwiek dzisiaj, no wiadomo, dzisiaj już ruszamy i z intermistrzostwem, więc już taka zabawa na poważnie. Aczkolwiek nie powiem, nie ukrywam, obawiam się tego lotu, bo jednak po takiej wtopce to jakaś obawa wewnętrzna w człowieku jest. Oddział sąsiedni tutaj z Duńska Wola wypuścili 6:40, nieco krócej, bo mieli tam 320 km. Ptaki pojawiły się po 4:20, około przed 11 chwilkę. Prędkość niezła, ale też lot taki, że siadła szpica i to duże, duże przerwy. Więc dzisiaj też myślę, że lot taki na lot mocno na skrzydłach, pod wiaterek. Niby delikatny, ale myślę, że odczuwalny. No, lot na wyścigi, taki naprawdę, na bezchmurnym niebie. Co wyjdzie, zobaczymy. Na pewno przypadkowe gołębie siadać nie będą, tylko te, które są przygotowane. Czekamy. Ja myślę, że spodziewam się ich gdzieś tak około godziny 13, może chwilę przed 13. To byłoby dobrze. Wiadomo, będzie gorąco. Jest pod wiaterek, będzie lot na pewno wymagający i zobaczymy, co te gołąbki nasze pokażą. Wracam do Was, jak tylko coś się pokaże i miejmy nadzieję, że no będzie co nagrywać. No i pojawiły się pierwsze. Chodź. Jest moja, Piotrek, ha. Chodź. 6:37. Ale było ich więcej, ja nadal się tylko jeden. Chodź. A drugi nie jest nasz. I ten też nie jest nasz. O, ściągnął sobie dwa obce. Chodź. Odbiła się. No nieźle, ale długo. Ponad 5 godzin. I dopiero pierwsza sztuka. Ale lepsze jakby były wszystkie.
i nadleciał drugi. Minęło, ale minęło już tam ze 3-4 minutki chyba. Idzie z góry, idzie. Teraz kolega, który prowadzi, dał. O, hurikanka. Chodź, 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 chodź. Tak więc z Piotrkiem 1-1. Ja obstawiałem tamto, a Piotrek tą. Dwie, ale no będzie ciężka kapanina dzisiaj. Już to niestety widać. Bo zapowiada się tak samo jak w oddziale tutaj obok. Zrobiło się naprawdę gorąco teraz. I wiaterek podmuchuje mocno. Idzie po chwili trzeci. Tak, szybuje sobie. Tu będzie chyba jakiś samcor. A nie, trzy piątki. Chodź, 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 gwiazdeczko, chodź. Ten drugi będzie obcy, to nie nasz. Ale tutaj trzy piątki. Ona jest w formie w tym roku. Chodź, 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 gwiazdeczka, chodź, 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 chodź. Wszystkie trzy typy. I na razie z tych trzech typów dwa do Inter. Chodź, 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 chodź. Czekamy na kolejne. Oby to się troszeczkę przyspieszyło. Bo jak na razie to powolutku. I mamy... O! Chodź, 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 chodź. 9-4-9-9. Czwarty gołąb, czwarty typ. Trzeci do Inter, to Inter zamykamy. Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. No chodź, stary. Tak jak żeśmy mówili, że lot na lotniki. Czyli praktycznie te, co są, są cztery i trzy mają komplet konkursów. I takie się wybiły dzisiaj. No, zobaczymy, co to będzie dalej. Chodź, 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 chodź. Jest kolejna i to stara, 4-8-8. Chodź, 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 chodź. Ale przerwy są duże. Oj, duże. Bardzo mocno porozciągały się ptaszyny. Ale już przy takiej temperaturze to... I postoję pewnie dłuższe na jakieś piciu po drodze. Tak więc jest piąty. Na razie jeszcze nie dzwonimy do kolegów. Czekamy, 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 zobaczymy, co to przyniesie. No i jest po chwili kolejny. A to jakaś roczna chyba. Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. Odbije się. Chodź, 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 chodź. To jest albo jedna. No zobaczymy, jak wejdzie. Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. Odbiła się? 2768. No to jest po samczyku od Krzysia Węgleskiego. No fajnie się pokazała. I jest kolejny. No teraz będzie siódmy. No to seryjka będzie zamknięta. No miejmy nadzieję, że one się rozkręcą teraz. Tamte były taka szpica, która się urwała. Ole, gdzieś tu od tyłu. Chodź, 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 chodź. I jest kolejny. Ale ten to chyba nie nasz. Zobacz, czy to nie był 508. Chodź, chodź, chodź. Ten drugi to chyba z nim razem przyleciał. Chodź, 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 chodź. 508? No, to mamy i typowane, i normalne. Rozciągnięte to wszystko. No, siada ten gołąbek, ale co to jest? Chodź, 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 chodź. Ale to nie jest nasz gołąb. To nie nasz, to jakiś obcy. Czekamy na następne. O, troszkę inny kadr. Siadły dwa naraz teraz, po chwili. Chodź, 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 chodź. Na pewno jeden roczny, a drugi nie wiem. Chodź, 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 chodź. No wskakuj, to jest akurat syn Gabiego. Syn Gabiego, któremu otworzyłem drugą celę. A wcześniej co przyleciało? A wcześniej... Nie widzę jeszcze. A, 5-5-8. No fajnie, fajnie, też stary samczyk. No czekamy, czekamy, oby się to naprawdę rozkręciło w końcu. I jest kolejna. Chodź, 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 chodź. Też roczna. Chodź, 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 chodź. I kolejne dwa za nią zawinęły. Widać, że gołębie idą na ogonach. To też bardzo
cenna samiczka dzisiaj. O, a tamte na drzewach siadają. Co tu się wyprawia w ogóle? Tak więc ta weszła. No i zobaczymy. Zobaczymy, co będzie. I lądują dwa kolejne. Chodź, 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 chodź. Jejuś, roczna, mocno wymęczona. I stary 356. Chodź, 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 chodź. No i dobra, wskoczyły. To będzie 12. Siada następna. Chodź, 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 chodź. Piotrek, nie mów, że 4 do jednego. Bo to Piotrka samica. I szpaczek roczny. Chodź, 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 chodź. Syn starego szpaka. Chodź, 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 chodź. No, teraz troszeczkę gęściej się zaczyna i miejmy nadzieję, że utrzymamy tą gęstość w miarę. Chodź, 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 chodź. Będzie 14. Jest po chwili następny. Chodź, 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 chodź. No, 6, 4, 1. On się nie może wciągnąć. Ale on tych lotów takich pod wiatr to nie bardzo lubi. To już zauważyłem, że jak jest z wiatrem, to on wtedy uwielbia i siada szpicowo. Nawet tam ma jedynkę. A jak jest pod wiaterek, jest następny. No, 6, 6, 1 w końcu. Ale zmęczona. Chodź, 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 chodź. Ostatni inter. Chodź, 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 malutka. Chodź, 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 chodź. Oj, wymęczona mocno. Chodź, 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 żeby ci konkurs nie uciekł, a mam nadzieję, że jeszcze jest. Chodź, 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 chodź. Jest następny. No, teraz się zlatują. No, dwie najlepsze samice, 14. Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. Dobra, są. To z typowanych to chyba prawie wszystko jest. I chciałem tylko sprawdzić na zegarze, jest kolejny. O, roczny po olimpijskiej. Chodź, 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 chodź. Chodź malutki, chodź, 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 chodź. No to mamy 18 z 41. 06, mój Asior jest po chwili, ale opóźniony. To jest ten, który ostatnio miał dwójkę na oddział, a na drugim locie, a później spóźnił na drugi dzień. No i czas podsumować czwarty lot konkursowy, tą pierwszą 300. No i cisną mi się znowu na usta te same frazy i te same słowa. Nie do końca rozumiem, co się dzieje. Nie do końca rozumiem, co się dzieje u nas. Drugi lot, gdzie po raz kolejny jest bardzo ciężko, rozumiem warunki ciężkie. No ale nie jest to aż znowu do wytłumaczenia, że te ciężkie warunki wiążą się z tak dużymi stratami. Bo po raz kolejny straty spore. Ale wczoraj w ogóle bardzo dużo wiele rzeczy działo się takich dziwnych. No to podsumowując. 41 gołębi zakoszowanych, 20 gołębi w konkursie. Teoretycznie super. Zaczynamy od 4. 4, 8, 11, 13. W 13 gołębiach zamykamy inter na oddział. Więc rewelacja. Piątkę do GMP i do tej kategorii typowanych zamykamy w siedmiu gołębiach, więc siada to, co siadać powinno. No ale co z tego, jeżeli na tą chwilę nadal brakuje 8 sztuk. Brakuje 2 dwuletnich samic i 6 roczniaków. Kurde, byków takich, że normalnie aż mnie głowa boli. Ja to już kręcę na drugi dzień, żeby nie było. Bo do wieczora jeszcze tam w miarę się zatywały. Byłem przekonany, że gdzieś ptaki są naprawdę blisko. Ale dzisiaj rano doleciał jedynie Andalus. Tu widzimy go na samej górze, dwuletni.
I to też doleciał 8:30, a tak to jest cisza. Sami zachodzimy w głowę z kolegami, bo braki są naprawdę duże. I to nie tylko u mnie. Jak to jest, że te ptaki aż tak gdzieś odcina, że one nie dolatują? Nie mamy do końca na to koncepcji. Wczoraj w ogóle gołębie obce to siadały jak za naszymi masakrycznie. Wszystko siadało, nie chciało odlecieć. Powiem anegdotę, hitem jest w ogóle 4-letni samczyk, który niebieski, który leciał, nie pamiętam już za którym gołębiem naszym, usiadł, posiedział, poleciał sobie do sąsiada, tam wysoki budynek i tam przesiadywał, przylatywał do nas, do tego stopnia to widać, że to jakiś stary wdowiec na białej obrączce. Jak mi coś siadało, to on przylatywał, ogrukiwał sobie te samice, nie wchodził, tylko odlatywał sobie tam z powrotem. No, do godziny 18. Gdzie o 18 nadleciał po prostu jastrząb, zebrał go z tego komina i dziękuję. Tyle jeżeli chodzi o 4-letniego czyjegoś lotnika, którego sobie po prostu jastrząb wziął. I co? I w klasyfikacji ogólnej z całości awans z trzeciego na drugie, w typowanych i tu była druga seria na oddział, w typowanych awans z ósmego na czwarte. Tu się człowiek powinien cieszyć, że idzie fajnie w dobrą stronę, 50% w konkursie, ale no nie idzie się cieszyć, skoro dostaje się znowu lanie na ilości i to naprawdę na takich ptakach, że ciężko to opisać. Już nie sądziłem, że takich ptaków będzie brakować. Super samca z wyjściówką do A-klasy. Po raz kolejny powtarza się, że tydzień wcześniej samczyk piąty na oddział, teraz go nie ma. No mówię, no cieszy kilka rzeczy, tak? Stare gołębie, które wróciły na ten stary tor lotu zachodni, to odnalazły się super i jak u mnie wiecie, że gołębi dorosłych jest niedużo, to radzą sobie fajnie, 5 gołębi jest na komplecie, z naprawdę fajnymi konkursami czołowymi. Nie wiem, nie potrafię tego wszystkiego do końca opisać, muszę też zebrać myśli, co tu się tak faktycznie dzieje, bo straty głównie w gołębiach rocznych w tym roku są bardzo duże. A tak jak mówię, no nie były gołębie ani jakoś za młodo szykowane na jakieś strzały, nie były jakoś kombinowane, tylko fajnie prowadzone. No i powinna troszeczkę większa ilość ich być dalej. Wiem, że jest to nie tylko u mnie, bo w oddziale ogólnie jest załamka, że naprawdę w 90% hodowców gołębie roczne to kapią strasznie. No tak być nie powinno. Miejmy nadzieję, że jeszcze coś się odmieni. Za tydzień 500 pierwsza, więc dużo trzeba będzie przemyśleć. Zobaczymy jak to wyjdzie. Poczekamy jak się wykrystalizuje pogoda i wtedy będą konkretne decyzje. Na tą chwilę dzisiaj, tak jak mówię, z rana nie dotarły. Teraz już znowu jest upał, skwar, więc teraz myślę, że już też nic nie siądzie. Zobaczymy jak to się rozwinie w kolejnych dniach, godzinach. Postaram się Wam dograć jeszcze, możliwe, że na czwartek albo na środę jeszcze coś o młodych, żeby Wam pokazać jak to wygląda, bo też się kilka osób dopytuje. To pokażę jak to wygląda u młodzieży. Tyle z relacji z tego lotu. Trzymajcie kciuki, niech jeszcze dolatują. Tak więc mówię, czasowo było nieźle, ale niestety braki zbyt duże zdecydowanie. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się, dobry lot.